Słychać was na drugim końcu wyspy. I bardzo dobrze, niech całe Skellige się dowie, że Yennefer z Wengerbergu to zwykła złodziejka! Opanuj się, druidzie! Niczego nie ukradłam! Jedynie pożyczyłam i od samego początku zamierzałam oddać. Ha! Cóż za wspaniałomyślność! Problem w tym, że kiedy użyjesz maski, stanie się bezużyteczna. Nie mówiąc już o tym, że możesz przy tym pogrzebać nas żywcem, nas i całe wyspy. Pogrzebać? O czym ty mówisz? Nie powiedziała ci? Można się było tego spodziewać. Według mitu Uroboros stworzył maskę, kiedy zazdrosne morze pochłonęło jego ukochaną. Uroboros nie mógł się pogodzić z tym, że więcej nie zobaczy swej wybranki, dlatego zrobił maskę, dzięki której można zajrzeć w przeszłość. Wiedział jednak, że może jej użyć tylko raz, dlatego czekał, aż zatęskni tak bardzo, że nie będzie mógł już tego znieść. Kiedy morze dowiedziało się o masce, zagroziło, że ktokolwiek jej użyje, ściągnie gniew morza, które w zemście zaleje wszystkie lądy i potopi żyjących. Skąd masz tę maskę? Żeglarze z klanu Dimun wyłowili ją niedaleko głębin Jorda. A skąd pewność, że jest autentyczna? Jej wygląd zgadza się z opisami z mitów. Wierzysz w mity? Tylko ignoranci bagatelizują ich znaczenie. Zresztą tu nie chodzi o mity, tylko o kradzież. Tobie chodzi o kradzież, nam o Ciri. Mnie też zależy na Ciri, ale kiedy proponowałem Yennefer inne metody, nie chciała słuchać. Mówiła, że zajmą za dużo czasu, a ona potrzebuje wyników natychmiast. Zawsze była w gorącej wodzie kąpana. Fakt, ale teraz ma przynajmniej uzasadniony powód. I za nic to, że może na nas ściągnąć! Co to? O nie! Yennefer użyła maski! Co to było? No co, jednorożce. Jen, do cholery, przecież widziałem, że to mglaki. Wiesz, o co mi chodzi? Moc maski je przywołała. Myszowór mówi, że maska może doprowadzić do kataklizmu. Na szczęście jest na miejscu i od razu może się zająć jej poskromieniem. Wiesz, że on ci tego nie daruje. Ha, jakoś to przeżyje. Co teraz? Maska pozwala zajrzeć w przeszłość, ale tylko w konkretnych miejscach. Tam, gdzie wydarzenie zostawiło silny magiczny ślad. Trzymaj! Ja mam ją włożyć? Tak. A ja rzucę zaklęcie, które pozwoli mi widzieć twoimi oczami. Chcesz mi czytać w myślach? A masz coś przeciwko? Wiesz, że tego nie lubię. Spokojnie, chcę tylko zobaczyć, co się tu stało. Poza tym są rzeczy, których chyba nie chcę o tobie wiedzieć. Chodźmy. Pierwsze miejsce już znalazłam. To tu, włóż maskę. Jakieś instrukcje? Nie ściągaj jej, póki nie zobaczymy wszystkiego. I nie oddalaj się. Telepatia ma ograniczony zasięg. Co to? Portal? Wyszło z niego dwoje ludzi. Kobieta to Ciri. Skąd wiesz? Ruszała się jak wiedźminka. Poszli chyba w tamtą stronę. Chodź, znajdźmy następne miejsce. Uważaj! Co to było? Jakaś magiczna eksplozja. Tak silna, że nawet i echo było groźne. Idę o zakład, że to ona zniszczyła las. Ale Ciri i jej towarzyszowi nic się nie stało. Widziałem, jak uciekali. Sprawdźmy dokąd. Ktoś gonił Ciri, widzisz to? Chyba ją ranił. Ale uciekła. Znowu przez portal. Wiesz dokąd? Ślad magiczny prowadzi do Velen. Może uda ci się też ustalić, dokąd uciekł towarzysz Ciri. Portal musi być gdzieś tutaj. Spróbuję go znaleźć. Chodźmy. Ładna walka. Jeden odepchnął drugiego wiązką potężnej magii, po czym uciekł przez portal. Czarodziej? Prawdopodobnie.
To kompan Ciri, ten, który ją zranił. Skąd wiesz? Nie wiem, zakładam. Obaj pojawili się w poprzednich wizjach. Wiesz, dokąd uciekł czarodziej, który był z Ciri? Jego ślad też prowadzi do Velen. Ale współrzędne wyjściowe są inne niż przy portalu Ciri. Eksplozja musiała zakłócić teleportację. Może to zbieg okoliczności, ale kiedy byłem w Velen, spotkałem Kaire Metz. Twierdziła, że był u niej czarodziej, który szukał Ciri. Zdziwię się, jeśli to nie ten sam. Kimkolwiek jest, robi się coraz bardziej interesujący. Może coś zostało z tamtego, który oberwał czarem? O, no proszę, wypogadza się. Pewnie myszowór zapanował nad pogodą. I znowu będziemy mieć go na karku. Jesteście z siebie zadowoleni? Zobaczcie, do czego doprowadziliście. Jeśli znalezienie Ciri będzie wymagało czyjejś śmierci, to zaczniecie zabijać? Spokojnie, burza ucichła. Macie sytuację pod kontrolą. Na razie. Nie wiadomo, co będzie za tydzień, dwa. Nie histeryzuj. Proszę, masz z powrotem swoją maskę. Teraz zda się najwyżej na popielniczkę, jest bezużyteczna. Mam nadzieję, że przynajmniej czegoś się dowiedzieliście. Owszem. Rozmawiam z Geraltem, z tobą policzę się później. No więc? Naszym zdaniem rzucono tu potężną klątwę. Brzmi sensownie, zważywszy na to, co się stało z lasem. Wiecie na kogo? Jeszcze nie, ale wiemy, że wcześniej była tu Ciri. Wyszła z portalu w towarzystwie jakiegoś czarodzieja. Ktoś ich gonił, doszło do walki. Ciri została raniona, ale uciekła. Dokąd? Prawdopodobnie do Velen. Czarodziej otworzył dla niej portal. Później rozprawił się z tym, kto ją zaatakował. I co, i tyle? Zdaje się, że mogliśmy trafić na coś ciekawego. Musimy zbadać jeszcze jeden ślad. Na zbroi nie ma krwi ani śladów po cięciach. Towarzysz Ciri go, jakby to mówicie... Zdezintegrował. Piękny pancerz, ale nie rozpoznaje rzemieślnika. Ba, nie rozpoznaje nawet skąd pochodzi. Pewnie dlatego, że należał do jeźdźca dzikiego gonu. Co? A więc to dziki gon. Tego się obawiałem. Najpierw tu, potem na Hindarsfjall. Czego oni... Tak, szukają Ciri. Ale dlaczego? W żyłach Ciri płynie starsza krew. A, racja. Jej ród wywodzi się od samej Lary Doren. Przez to kobiety zawsze miały niezwykłe zdolności. Ale żeby to było aż tak ważne? Ciri jest wyjątkowa. Podróżuje między miejscami tu i w innych światach. Przestrzeń nie jest dla niej żadną przeszkodą. Skoro już o tym mowa, dziki gon był też na Hindarsfjall? To było dobrych parę tygodni po tym, jak tu na Ard Skellig wydarzył się kataklizm. Upiory napadły na Lofoten o zmierzchu w trakcie burzy śnieżnej. Dziwne jak na tę porę roku. Ludzie mówili, że wpadły do chat, ubiły tych, co stanęli im na drodze, a potem pognały w głąb wyspy. Ktoś przeżył? Kilkanaście kobiet i jeden starzec. Następny przystanek Hindarsfjall. Będę na ciebie czekać na plaży pod Lofoten. Zaczekaj, nie moglibyśmy pójść tam razem już teraz? Przecież nie znosisz teleportów. Za eliksirami też nie przepadam, ale jak trzeba, to piję. Jak nie trzeba, to też pijesz. No to w drogę. Trzymaj się blisko. Powodzenia. Dajcie znać, jak się czegoś dowiecie. Ostatni raz byłam na Hindarsfjall ładny parę lat temu. Ale jeśli dobrze pamiętam, Lofoten jest w tę stronę. Zniszczone chaty i świeże groby. Tak, to musi być tu. Jakieś zgromadzenie. Przychodzimy nie w porę. Na rozmowę o dzikim gonie nie ma dobrej pory. Jakiś rytuał. Musimy poczekać. Wcale nie musimy. Siostry. Wybaczcie, że przerywam, ale mamy do was sprawę. Widzisz przecież, że wspominamy zmarłych, a my szukamy kogoś, kto może jeszcze żyje. Proszę, to pilne. Mówcie więc. Mówią, że tę wioskę zniszczył dziki gon.
to prawda, choć niewielu nam wierzy. I wy pewnie też nie. Widzieliście jeźdźców na trupich koniach, w zbrojach pokrytych szronem? Tak, tak było. Przybili do brzegu na statku z trupich paznokci, jak w pieśniach. Leif powiedział, bierz dzieci. Wtedy weszły. W twarz go cięły. Szeptał coś, ale tylko krew. Wystarczy. Mieliście o kogoś pytać, a nie rozdrapywać rany. Co się stało potem? Jen, zostaw ją. Nie rozumiesz. Jeśli się dowiemy, gdzie... Rozumiem. Mimo to przestań. Masz rację. Teraz przejdźcie do rzeczy. Szukamy dziewczyny o imieniu Ciri. Młoda, szare włosy i zielone oczy. Przykro mi, nie ma jej tu. Chyba, że w grobie. Znaczy, nie przypominam sobie takiej, ale tyle ciał chowałam. Mogłam zapomnieć. Ta Ciri. Ona miała bliznę. O tu, na policzku. Tak, tak. Co się z nią stało? Nie wiem. Widziałabym ją przez chwilę tuż przed tym wszystkim. Była w stajni. Z tchórzem. Niechaj będzie po trzykroć przeklęty. Zapamiętałaś coś więcej? Cokolwiek? Tyle, że wyglądała na zmęczoną. Bardzo zmęczoną i miała mokre włosy. No, to wiemy, że umyła głowę. Świetnie. Przykro mi, Tchórz! Przepraszam. Tchórz. Tchórz by wam powiedział więcej. Ten tchórz, o którym mówicie, ma jakieś imię? Miał, póki starszyzna nie wykreśliła go z sagi przodków. To jakby przestał istnieć. Prawo zabrania go dotykać, rozmawiać z nim, choćby wymawiać jego imię. Czym sobie na to zasłużył? Tym, że uciekł przed gonem. On jeden! Musimy porozmawiać z tym tchórzem. Nawet jeśli to wbrew waszym zwyczajom. Przyjeżdżacie za późno. Poszedł do świętego ogrodu walczyć z Morkwargiem. Tchórz, który garnie się do walki. Czy tylko ja widzę tu sprzeczność? W tym rzecz. Gdyby tchórz zabił Morkwarga, dowiódłby, że starszyzna się pomyliła. Odzyskałby wtedy honor i imię. Ciekawa procedura apelacyjna. Bardzo skaliska. Ja nie drwię z waszych praw i proszę o to samo w zamian. Morkwarg? Co to? Raczej kto? To najpodlejszy człowiek, jakiego znało Skellige. Nie było dla niego żadnej świętości. Napadał na ziemię własnego klanu. Brał złoto od Nilfgaardu. Mordował ciężarne, a dzieci? Znam ten typ. Mówiono o nim, że boi się tylko jednego. Gniewu bogów. Morkwarg chciał udowodnić wszystkim, jak bardzo się mylą. I przybił do Hindarsfjall obrabować ogród bogini. To było kilkanaście lat temu. Arcykapłanka Ulwe stanęła mu na drodze. Wbił jej nóż między żebra i rzucił w błoto. Nim się wykrwawiła, rzuciła na niego klątwę. I Morkwarg zmienił się w potwora. Klątwa, potwór. Wygląda na to, że będziesz miał co robić. To nie takie proste. Znaleźli się już tacy, którzy zdołali pokonać Morkwarga. Ale on zawsze wraca. Czyli klątwa jest złożona. W takim razie potrzebuję więcej informacji. Rozumiem, ale nie wiem nic więcej ponad to, co już powiedziałam. Porozmawiaj z Tordarem, synem Einara. On był w ogrodzie, kiedy wpadła tam drużyna Morkwarga. Widział, co się stało. I jako jedyny z pielgrzymów uszedł z życiem. Zamieszkał w Larvik i tam na przystani go znajdziesz, o ile nie będzie akurat na morzu. Gdzie jest ten święty ogród? Niedaleko, na północ stąd. Hodowałyśmy tam lecznicze zioła. A teraz? A teraz możemy przejść tylko do drzewa, które zasiała sama bogini. Tam składamy nasze dary i prośby. Ci, którzy schodzą niżej, zostają w ogrodzie na zawsze. Dzięki za pomoc. Rozumiem, że zamierzacie teraz pójść do ogrodu. Nie lubię, jak zachodzą tam obcy, ale niech będzie. Zwyczaj nakazuje, by pielgrzymi złożyli pod drzewem ofiarę z własnej krwi. Tchórz też tak pewnie zrobił. Chyba, że brak mu było nie tylko odwagi, ale i szacunku dla Freyi. O nas możecie być spokojne. Geralt i ja jesteśmy wyjątkowo bogobojni. Gryza! Tylko gryza! Chociaż kawałek, kawałek!
Zdołałaś! Jeszcze ja! Kurwa! Znowu! Chyba się nie ucieszył na nasz widok. Niech poczeka, aż zobaczy mnie z bliska. To od czego zaczynamy? Chodźmy pod drzewo, o którym mówiły kapłanki. Masz zamiar upuścić krwi dla bogini? Niekoniecznie, ale tchórz pewnie to zrobił. Mógł zostawić jakieś ślady. Tchórz tu był. Patrz, tu gdzie jest ten odcisk. Przykląkł na jedno kolano i naciął skórę, żeby złożyć ofiarę. Tu są odbarwienia po krwi. Widzisz? Nie. Może jestem nieludzko piękna, ale nie mam nadludzkich zmysłów jak ty. Dlatego nie powinnaś schodzić tam na dół. Nie obraź się, ale w tych chaszczach i błocku będziesz dla mnie... Kulą u nogi? Chciałem to ująć nieco delikatnie, ale tak, mniej więcej to mam na myśli. Dobrze, zrobimy jak mówisz. Jakby co, będę cię wspierać zaklęciami z murów. Myślałem, że będziesz protestować. Ja? Daj spokój. Jestem przecież niezwykle koncyliacyjną osobą. Jen, spójrz mi w oczy. Czy ty coś knujesz? Oczywiście. Jak zdobyć koronę Temerii i wziąć kredyt pod hipotekę Kaer Morhen. No idź już. Zaraza, nie żyje. I to od dłuższego czasu. Jen, znalazłem go. I co? I widziałem zgnilce, które były w lepszym stanie. Szlak. Dobra, zbierz to, co z niego zostało i chodź na górę. Jen, to nie ma sensu. Sensu to nie ma ta dyskusja przez kraty. Pogadamy na górze, dobra? Jen, czarująca jak zawsze. No chodź, ktoś chce cię poznać. Proces gnilny zaszedł już daleko, ale struny głosowe są jeszcze całe. Może coś z niego wyciągniemy. Nie wygląda mi na rozmownego. Każdego można zmusić do gadania, nawet trupa. Trzeba tylko wiedzieć jak. Myślałem, że nekromancja jest zakazana. Seks przedmałżeński też. Nie zawracajmy sobie głowy głupotami. Czarna magia to poważna sprawa. Rzucanie tych zaklęć nigdy dobrze się nie kończy. Nigdy. Też mi się to nie podoba, wierz mi. Ale myśl, że Ciri jest w niebezpieczeństwie, nie podoba mi się jeszcze bardziej. Rozumiem, ale to nie daje nam prawa, żeby... Geralt, proszę cię. Nie mamy teraz czasu na moralne rozterki. Potrzebujesz jakichś składników do zaklęć? Krwi noworodka, języka dziewicy i skrzeku traszki. A na poważnie, tym razem bez sarkazmu? Na poważnie to nie. Jestem czarodziejką, a nie wiejską zielarką. Trzeba mi tylko energii. Dużo energii. Więc dobrze się składa, że jesteśmy w miejscu nasyconym magią. Ale też uznawanym za święte. Kapłanki będą wściekłe, jeśli użyjesz mocy ogrodu do ożywiania trupów. Geralt, zaczynasz mnie denerwować. Ja przedstawiam rozwiązania, a ty nic, tylko szukasz dziury w całym. Nie szukam dziury w całym, tylko myślę o konsekwencjach. Zastanawiałaś się nad nimi? Nie. Geralt, mówię ci któryś raz. Nie mamy czasu. Ciri nie ma czasu. Dobrze. Ty się zajmij burmuszeniem, a ja zrobię resztę. Selene! Selene! Zafren! Selene! Selene! Davedo! Ah!
wzgórzem z Lofoten? Nie! Ja mam imię! Ja! Zginąłeś w walce. Odzyskałeś... To nie pora na pocieszanie trupów. Dziewczyna, szare włosy, zielone oczy. Co się z nią stało? Przez nią nie wyklei! Nie interesuje mnie to! Co się z nią stało? Co tu robiła? Mów! Nie! Mów! Mów! Może... Prawie utonęła! Muszę cię teraz zostawić. Spotkamy się potem pod skałą topielców. Zapamiętasz? Powtórz. Skała topielców. Obudziłaś się, a już myślałem, gdzie że... Gdzie ja jestem? Coś ty za jeden? Spokojnie. Jesteś w Lofoten na Hindarsfjall, a mnie wołają Skjal. Ale jak ja... Skąd? Wyłowiliśmy cię z morza. Ja i ten twój przyjaciel. A gdzie on jest? Ten mój przyjaciel? Wyszedł jakiś czas temu. Mówił, łódź musi znaleźć. Dlaczego on nosi maskę? Ma coś z twarzą? Po prostu nie lubię jej pokazywać. Ile tak przeleżałam? Niecały dzień. Przynieśliśmy cię z rana, a teraz na wieczór idzie. Cholera. Długo. Widać, potrzebowałaś tego, żeby dojść do siebie. Sporo chyba przeszłaś, co? Cała jesteś w świeżych bliznach. Tak. Sporo przeszłam. Myślałem, że kobiety z kontynentu nie walczą. Pomóż mi wstać. Może nie powinnaś jeszcze... Nie gadaj tyle, tylko podaj mi rękę. O, to mój braciszek. Ledwie go spuścić z oczu, a już się garnie do dziewczyny z łapami. Astrid, ale ty głupia jesteś. Widzisz przecież, że jej pomagam wstać. Przykro mi, ale muszę przerwać tę romansę. Chodź, idziemy do sauny. Gdzie? Czego rozdziawiasz usta, jakbyś chciała, żeby tam węgorz wlazł? Do sauny! Dziewczyno, byłaś sina z zimna, jak cię tu przynieśli. Musisz się porządnie wygrzać. Naprawdę nie ma potrzeby. Ja już się dobrze czuję. Hej! Dobrze? Przecież ty nawet na nogach nie możesz ustać. I nic dziwnego, mięśnie masz jeszcze sztywne z zimna. Ale nie bój się, zajmiemy się tobą z mamą. Przepraszam, ale ja muszę iść do skały topielców i to jak najszybciej. Siłą cię nie zatrzymamy, ale do skały daleko, a ty ledwie chodzisz. Lepiej, żebyś pojechała konno. Właśnie, Skjal przygotuje wierzchowce. Chwilę zaczekasz, ale i tak na miejscu będziesz szybciej, niż gdybyś szła. Dobrze, niech będzie. Bardzo wam dziękuję. Oj, tam nie ma za co. No chodź, musisz wypocić tę chorobę. A moje ubrania? Już je tam zaniosłam. Chodź.
jesteście. Ja już się martwiłam, że ona... Oj, mama, bo ty się zawsze martwisz. Wszystko w porządku, co nie? Mhm. Tak. Raczej tak. To dobrze, dobrze. A co ty tam, dziecko, masz na udzie? Siniak? To? Nie, to tatuaż. Rzeczywiście. Czerwona róża? On coś oznacza? To pamiątka po kimś bliskim. Już to sobie wyobrażam. Byłaś obiecana pięknemu młodzieńcowi, dał ci czerwoną różę, nim odpłynął w rejs, ale pochłonęło go okrutne morze. Prawie. Ach, muszę powiedzieć ojcu, żeby przestał ci przywozić z rajdów te romansidła. No, my tu gadu-gadu, a para ucieka. Trzeba węgle polać. Powiedz, tam gdzie mieszkasz, też macie sauny? Lepiej, żebym wam o sobie za dużo nie mówiła. Dlaczego? Bo ktoś może o mnie pytać. Nie chcę, żebyście miały przeze mnie problemy. Skial już ma. Słucham? Zadurzył się w tobie po uszy. Cały dzień siedział przy łóżku i gapił się na ciebie jak w obrazek. Astrid, przecież prosił, żebyś nie mówiła. Ups, no ale skoro mleko się już rozlało, to Skial ci się podoba? No, sprawia wrażenie miłego. Ojojoj. Aż tak źle? Astrid, daj już spokój. To, kto jej się podoba, to jej sprawa i nic ci do tego. Słuchajcie, bardzo miło mi się tu z wami siedzi, ale muszę już jechać. Rozumiem cię. Kto by chciał zostać w tej dziurze? Każdy z każdym spokrewniony i śmierdzi rybą. Ty chyba akurat z nikim nie jesteś spokrewniona, bo drugiej takiej Zołzy w Lofoten nie ma. Siedź już cicho. Dziecko, Skial już pewnie wyszykował konie, ale zanim do niego pójdziesz, powinnaś wskoczyć na chwilę do wody. Dobrze ci to zrobi. W sumie, czemu nie? Za tymi drzwiami jest wyjście na pomost. Uważaj tylko, bo śliski. Dziękuję wam raz jeszcze. A ja jeszcze raz mówię, że nie ma za co. Szerokiej drogi. O, jesteś. Konie już gotowe. Ja też. To co, jedziemy? Słuchaj, mam nadzieję, że moja siostra nie naopowiadała ci żadnych głupot. Nie. Tylko tyle, że ponoć ci się podobam. Co? A prosiłem. Zresztą wcale nie, bo oczywiście jesteś bardzo, ale... Wiesz co, lepiej już pojedźmy, bo zaraz zrobi się ciemno, a ty się śpieszysz. Aż tak się nie śpieszę. Chyba pierwszy raz się całujesz, co? Oczywiście, że nie. Nie, tak, pierwszy. Mamy mało czasu, ale trochę cię zdążę nauczyć. Ratujcie się! Nie ruszaj się stąd, ja... Potrafię o siebie zadbać. Ragnarok! Koniec świata! Nie, jeszcze nie. Ale muszę uciekać, oni mnie szukają. Wskakuj na konia. Powinieneś zostać, sprawdzić co z Astrid, twoją mamą. Potem, jak zobaczysz, że dotarłaś na miejsce. Chodź! Ah!
Co się stało z tym stworem? Co? Zostaw moi! Co? Widziałem go Zondara, ale on sprzedał go. Komu? Nie wiem. Odejdź. Bo powiedz mi, jak było oczyść moje imię. Odejdź, mówię. Mogłaś okazać trochę współczucia temu chłopakowi. To nie chłopak Geralt, tylko kawał zgniłego, cuchnącego mięsa, które przemówiło dzięki mojej magii. Przemówiło, a jakże? Nawet wyło z bólu. Wiem, że on się wydawał prawdziwy, ale to już nie był człowiek. Rozumiesz? Swoją drogą to miłe, że tak się przejąłeś tym trupem. Bardziej chyba niż mną. Co się stało z ogrodem? Obumarł, tak jak mówiłam. To zaklęcie wymaga dużo energii. Wiedziałaś, że to się tak skończy, prawda? Ale nie raczyłaś powiedzieć. Nie, bo wiedziałam, że będziesz protestował. Twoje poczucie przyzwoitości jest urocze, ale czasem zawadza. Jen, chodźmy stąd, jak najszybciej. Wierz mi, nie musisz mnie namawiać. Ogród! Nasz ogród! Jak mogliście? Pomogłyśmy... A wy? Niebywałe! Spokojnie. Nie waż się mnie uspokajać. Jestem wściekła i mam do tego pełne prawo. A wy zapłacicie za to. Przepraszam. Nic więcej nie masz do powiedzenia? To wszystko? Nic, co by nas usprawiedliwiło. Zadbam o to, żeby całe Skellige usłyszało o tym, co zrobiliście. Czekaj. To ja zrobiłam. Ja sama. Geralt próbował mnie powstrzymać, ale nie usłuchałam. Powinnam była się spodziewać. Ostrzegali mnie przed tobą. Czarodziejki. Nikt przed tobą drzwi nie otworzy. Nikt ci jadła nie poda. Nikt ran twych nie opatrzy. Jen, nie musiałaś. Nie, ale chciałam. Nie chcę już o tym rozmawiać. Skupmy się lepiej na tym, co wyciągnęliśmy ze Skiala. Wiele się nie dowiedzieliśmy, ale przynajmniej możemy być pewni, że Ciri nie ma już na Skellige. Ani w Velen, ani w Nowigradzie. Znów gdzieś przepadła. Może jeśli uporządkujemy informacje, które udało nam się zebrać do tej pory, popchnie nas to dalej. Też mam taką nadzieję. Co ona się wpakowała? Nie wiem, ale wyciągniemy ją z tego całą i zdrową. Przyrzekam ci to. Wygląda na to, że kluczem do odnalezienia Ciri jest ten brzydal, którego Skial widział na plaży. Widzisz, spotkałem coś, czy kogoś, kto wygląda dokładnie tak samo. Gdzie? W Velen. W kasztelu, którym do niedawna władał niejaki baron. A teraz jego prawa ręka, sierżant Ardal. Musisz do niego wrócić i go zabrać. Nie wiem, odkupić, ukraść. Gorzej, że na brzydalu ciąży jakaś klątwa, która odebrała mu rozum. Ciężko się z nim będzie dogadać. Nie marudź, będzie dobrze. Nie ma takiej klątwy, z którą nie poradzą sobie wiedźmin i czarodziejka. A powiedz, czy to... Zresztą, mniejsza z tym. Chciałaś mnie o coś spytać. O co chodzi?
Powiedz, myślisz, że to coś to może być Ciri? Że ona, no wiesz, została zmieniona jakimś zaklęciem? Nawet nie chcę o tym myśleć. Geralt, musimy brać to pod uwagę. Może. W Nowigradzie szukała leku na jakąś potężną klątwę. Ale nie chcę teraz tego roztrząsać, bo zwariuję. Po prostu róbmy swoje i zobaczymy, co dalej. Trop Ciri na Skellige zbadaliśmy już prawie do końca. Pora wracać na kontynent. Zanim odjedziesz, jest coś jeszcze. Coś ważnego. Co takiego? Spotkajmy się w Larvik, w hali wojowników. Tam porozmawiamy. W porządku. To widzimy się za chwilę w Larvik. Dzięki. Za to i za pomoc w ogrodzie. Bez ciebie nie dałabym rady. Daj spokój. Geralt, znasz mnie. Rzadko prawię komplementy, ale zawsze szczerze. Miałeś do mnie jakąś sprawę? W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa, specjalisty od dżinów. Któregoś dnia wypłynął na Skellige i słuch po nim zaginął. Wcześniej popytałam tu trochę o niego. Niektórzy ciągle go pamiętają. Dlaczego właściwie się tym interesujesz? Dżiny bywają niebezpieczne i zawsze są złośliwe. Pamiętam, ale gra jest warta świeczki. Jeśli go okiełznam, zdobędę potężną moc, a ta w którymś momencie może nam się przydać. Skąd wiesz, że ten czarodziej w ogóle miał jakiegoś dżina? Tak wynikało z jego ksiąg. Opisywał, w jaki sposób go spętał i czerpał energię z jego mocy. Wiesz, gdzie ich szukać? Czarodzieja i dżina? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli statek Amosa u wybrzeży Hindersfjall, a potem rozpętała się burza stulecia. No to już raczej ich nie znajdziemy. Czarodziej jest karmą dla ryb, a dżin uciekł. Niekoniecznie, a nawet jeśli to prawda, muszę się przekonać na własne oczy. Pomożesz mi? Nie zaoferuję ci nagrody w złocie, ale możesz liczyć na moją wdzięczność. Skoro tak stawiasz sprawę, dobrze, pomogę ci. Dzięki. Na przystani czeka łódź. Chodźmy. Statek z dżinem zatonął gdzieś w tej okolicy. Niezbyt konkretny trop. Rzucę zaklęcie na naszą łódkę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy na dnie są jakieś wraki. No to do dzieła. Pozwolisz, że ja będę sterować? A czy mógłbym odmówić? Nie. Nie wiem, czy z tym dżinem to dobry pomysł. Z jednym już sobie kiedyś poradziliśmy, pamiętasz? Pamiętam, Jaskiero mało co nie stracił głosu. Całe szczęście uratował go twój egzorcyzm. Ja, skąd miałem wiedzieć, że to znaczy odejdź stąd i wychędzasz się sam? Trzeba się było uczyć języków obcych. Do końca życia będziesz mi to wypominać? O to akurat już sam zadbałeś. Takie było twoje ostatnie życzenie. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi potknięcie. Uważaj, czego sobie życzysz, a jak już to dostaniesz, przyjmij z dobrodziejstwem inwentarza. Ja. A jeśli chodzi o potknięcia, nie widzę powodu, żeby się nie śmiać, póki są zabawne. Coś tu jest na dnie. Tu jest za głęboko, nie dasz rady zanurkować. Nie doceniasz mnie. Wręcz przeciwnie. Dlatego poprosiłem cię o pomoc. Rzucę na ciebie zaklęcie. Na jakiś czas spowolni ci akcję serca i będziesz mógł dłużej wytrzymać pod wodą. Jest tylko połowa. Możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część. Z dokładnością do kilkunastu metrów. A tam, gdzie jest druga część, powinien być też dżin. Właśnie. Gotowy? Przenoszę nas na trzy. Nie, tylko nie portal. Nie marudź. Raz, dwa... Trzy. Miało być na trzy. No przecież było. Zobacz, trzeba się tu rozejrzeć. Nie tak szybko. Najpierw mi wyjaśnisz, o co tu naprawdę chodzi. Po co ci ten dżin? Przecież wiesz, że dla czarodzieja moc dżina jest bezcenna. Nie wykręcisz się, nie tym razem. Mów prawdę, albo sobie pójdę. Nie musisz mnie szantażować. I tak byś się dowiedział. Owszem, ale po fakcie, a ja chcę wiedzieć teraz.
Ile to już trwa, Geralt? To między nami 15, 20 lat? Na przemian rozchodzimy się i wracamy, bo coś nas do siebie ciągnie. A ja nadal nie mam pewności, czy to prawdziwe uczucie, czy tylko igraszka Gina. A więc o to ci chodzi, o moje ostatnie życzenie. Poprosiłeś Gina, żebyśmy zawsze byli razem. A ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie. Czemu chcesz to zrobić? Żeby się przekonać, jak będzie bez niego. Czy będziemy dalej dla siebie ważni, czy staniemy się dwojgiem obcych ludzi. A co jeśli ja nie chcę wiedzieć? Teraz już nie masz wyboru. Chodź, przeszukajmy statek. Jen, chyba powinnaś to zobaczyć. Co tam masz? To Amos. Na rycinie w książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał całą. Myślisz, że Jean go tak urządził? Nie, nie zaatakowałby swojego pana. Wygląda mi to raczej na nieszczęśliwy wypadek. Gdy rozpętał się sztorm, Amos pewnie wypowiedział życzenie w stylu: zabierz nas stąd, choćby na szczyt góry. I Jean spełnił je dosłownie. Potem zaliczyli twarde lądowanie, Amosa wyrwało z butów i cisnęło nim o ścianę, a półka z książkami zrobiła resztę. Jeśli zginął podczas teleportacji, może dalej ma przy sobie pieczęć. Et voilà. Brawo, chodź na główny pokład, mam pomysł. Odsuń się trochę. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać Gina, pewnie mu się to nie spodoba, osłaniaj mnie. Jean, Briefcase'em Giar! Case et Disclair! Gwerit me Castell! Powiedział ostatnie życzenie, więc się nie schwytam. Możemy się tak szarpać w nieskończoność, albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko Jean może ściągnąć zaklęcie innego Jeana. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. Burza ucichła. Tak, już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. Lepiej się czujesz? Mówiłam ci, że nic mi nie jest. Przede mną nie musisz udawać twardszy niż jesteś. To była ciężka walka. Może nie tak jak ostatnia, kiedy ujarzmialiśmy Gina, ale jednak. W ogóle nie ma porównania. Wtedy ucierpiała połowa Rindy, a teraz tylko trochę się zmęczyłam. Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. Gdybym od początku wiedział, o co chodzi, nie wiem, czy bym to zrobił. Wtedy nigdy nie poznalibyśmy prawdy. Czy coś się zmieni, gdy Gin ściągnie zaklęcie? A czy coś się zmieniło? Spodziewałam się, w sumie sama nie wiem czego, przynajmniej zawrotów głowy. Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem, że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. Może Jean jednak nas oszukał? Czemu? Bo ja też nie czuję, żeby coś się zmieniło. Ko.
Kocham cię, Jen. A ja ciebie. A co to miało być? Coś, żeby nie było za słodko. Dziwne. Robiliśmy to już tyle razy, a poczułem się, jakby to był pierwszy pocałunek. W pewnym sensie był. Poza tym, kiedy powiesz kocham, pocałunek smakuje inaczej. Może przetestujemy też inne rzeczy? Amos miał tam całkiem przytulną kajutę. Geralt, nie przeciągaj struny. Będziemy mieć jeszcze mnóstwo czasu na zwiedzanie przytulnych kajut. Ale myślę, że świat się nie zawali, jeśli tu chwilę posiedzimy. Ale tu pięknie. Skaligijskie duchy nam sprzyjają. Następnym razem idziemy konno. Stamtąd nie dałoby się zjechać konno. Co teraz? Cóż, ja jadę do Wzimy. Musimy przecież złożyć raport cesarzowi. Ciri to nasza sprawa. I tylko nasza. Możliwe, ale nie tak się umawialiśmy z Emhyrem. Musimy się z nim spotkać. Gdyby nie Emhyr i jego agenci, nie wiedzielibyśmy nawet, że Ciri wróciła. Jesteśmy mu to winni. Jen, to co się stało? Było bardzo przyjemne, więc nie psujmy tego roztrząsaniem szczegółów. Ja jadę po Umę do Barona i potem prosto do Kaer Morhen. Dołączę do was najszybciej, jak będę mogła. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Pijmy, bo się ściemnia. Raz jak się najebałem, że zuszył... Kudły masz jak twaróg wieluchne. Pojadłbym twarogu, oj, pojadłbym. Za jakie grzechy bogowie skarali mnie taką kompanią? Zapłacę wam! Zrobię co chcecie, tylko zostawcie ją! Zamknij ryja, bo potrwa to dłużej! Chłop się musi skupić! Wy skurwysyny! Milcz, mówiłem! A ty tu czego? Też chcesz oberwać? Co tu się dzieje? Panie, moja córka! Pomóżcie! Moi ludzie muszą się od czasu do czasu zabawić. Nie ma mowy. Nie pozwolę na to. Tak myślałem, że tym się to skończy. Brać go! Ratuj! A to chuj! No, ile mam czekać? Będę miały diabły gody. Dziękuję, panie. Dziękuję. Przychodzę zabrać Umę. Musisz poprosić barona o zgodę, a tak się składa, że go nie ma. Nie będę o nic prosić. Oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Ale to byłby błąd, śmiertelny błąd. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. Dobra. Nie będę przelewać krwi z powodu jakiegoś ułomka. Idź do stajennego. Wyda ci go. I szerokiej drogi. Pięknie dziękuję. Zabieram Brzydala. Nie ma takiej... Sierżant Ardal zezwolił. A przywieziecie go z powrotem? Nudno bez niego będzie. Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, nałapcie żab i nawsadzajcie im słomek do życi. A co? Wiedźminy tak się bawią?
Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią? Otwieraj drzwi. Już. Cześć, mały. To jest płotka. Zawiezie nas do Kermoren. No, chodź. Dość już wybuchu. Jedziemy. Zdaje się, że mamy gości. Nilfgaardzki koń bojowy. Czego chcecie? Cesarz jest z ciebie niezadowolony. To powinien poprosić o pomoc kogoś innego. Cesarz nie będzie prosił. Ani ciebie, ani nikogo innego. Jedziesz z nami do Wyzimy. Jesteś pewien? Nawet nie próbuj. Dobra, prowadź. Trzecia armia weźmie Banglen od zachodu. Za pozwoleniem, wasza wysokość. Wywiad donosi, że załoga Banglen składa się głównie z najemników. Przekupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy, a potem wypływaj. Niezwłocznie. Wasza cesarska mość, Yennefer. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności. Złóż meldunek. Jak wasza wysokość sobie życzy. Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Daję ci 3 świeże tropy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś pokrakę? Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Słuchaj, szukam igły w stogu siana i to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne, tak, zdaję sobie sprawę. I co z tego? Posłuchaj, rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północą, dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy i w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tronu. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. Prześledziłem te 3 tropy, o których mówiłeś. Ciri pojawiła się wpierw na Skellige razem z pewnym elfim czarodziejem, ale o tym więcej wie Yen. Wyśledził ich tam dziki Gon. Musieli uciekać do Velen. Tam ich ścieżki się rozeszły. Ciri była jakiś czas u barona, lokalnego watażki, który... Znam swoich lenników. Który pokierował ją do Nowigradu. Ciri wdała się w zatargi z półświatkiem, więc wróciła na Skellige. Tam spotkała swojego towarzysza. I dziki Gon. Musieli razem uciekać na morze. A następnego dnia ich łodzią przybił do brzegu on. Cóż, na wiele mi się ta wiedza nie zda. Ale przynajmniej wiem, że nie marnowaliście czasu. Ta pokraka może być twoją córką. Ciało Umy jest wytworem klątwy i kogoś w sobie skrywa.
Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż, zrobiłam już szeroką kwerendę. Ale musiałabym znać formułę, której użyto, a to... Bafeil Elaine Kedmilfolii. Gledivdorn Epteneit. Bundro Itne Iahus. Wiem od Jaskra. Ciri z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Yennefer, ponawiam pytanie. Tak. Chyba. Ale muszę... Szczegóły mnie nie interesują. Geralt, wiele nie zdziałałeś, ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu. Oto pół umówionej nagrody. Drugie pół dostaniesz, kiedy przyprowadzisz mi Ciri. Nie liczyłbym na to. To nie była prośba, Geralt, tylko polecenie. I dobrze ci radzę. Nie lekceważ go. Audiencję uważam za skończoną. Żegnam. Dzięki za wsparcie. A co się stało z twoim słynnym ciętym humorem? Byłaś pokorna jak studentka Aretuzy na kolokwium rektora. Po prostu wiem, kiedy mogę sobie pozwolić, a kiedy lepiej położyć po sobie uszy. W przeciwieństwie do niektórych. A, już rozumiem. Czyli jesteś złośliwa wobec mnie, bo jestem tylko prostym wiedźminem. A... Naprawdę, Geralt? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Pokłócimy się przy innej okazji. I w sali, która ma mniej uszu. To jak możemy odczynić klątwę umy? Musimy zabrać go do Kaer Morhen. A i Geralt. Wybacz, ale nie dam rady cię przenieść z umą i płotką, więc... Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie lubiłem teleportów. Uważaj na siebie. Zaczekaj. Proszę. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. Racja. Jadę. Zamkiem? Chłopaki sobie odpuścili. Długo cię tu nie było. Za długo. Jak podróż? Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogon? No spokojnie. Tylko pasażer się wiercił. No właśnie. Niech no się przyjrze. Liczne deformacje oczu, uszy, nozdrza. Zajęcza warga. A czy... No już, już, spokojnie. Cholera, Yennefer miała rację. Piękny to on nie jest. Sam też nie wyglądasz za dobrze. Gdzie się tak ubabrałeś? Co? O tym mówisz. Mieszałem wapno na zaprawę. Trzeba połatać mury, zanim się rozlecą do reszty. Sporo roboty. Zwłaszcza dla jednej osoby. Lambert i Eskel nie pomagają? Nie. Yennefer znalazła im pilniejsze zajęcia. Yen już jest? Jest, a jakże? Oho, pokłóciliście się. Geralt, ja rozumiem, że to kobieta, no, jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej nie obowiązują? Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to. Eskel, Lambert, ruchy. A potem poszła do komnaty gościnnej
i wywaliła łóżko na dziedziniec. To było dobre łóżko. To samo jej powiedziałem. Solidna dębowa rama, puchowy materac. Triss zawsze mówiła, że... A, pewnie o to poszło. Pewnie tak. Albo naprawdę nie lubi dębowych mebli. Co planuje Jen? Też bym chciał wiedzieć. Jak to, nie wytłumaczyła wam? Powiedziała, czego potrzebuje do odczynienia klątwy. Ale jak chce to zrobić, już nie. Mimo próśb. Na pewno ma jakieś powody. Co najmniej jeden. Coś sobie postanowiła i nie chce, żebyśmy przeszkadzali. No dobra, to gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnożą. A że Yennefer chce z nich destylować jakieś składniki, jak to mówią, dwie pieczenie na jednym ogniu. Lambert jest jeszcze w zamku. Zbiera się w góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołów. A Yen? Rozkłada megaskop. Chciała mnie zagonić do pomocy. Miałem biegać z jakimś pikającym ustrojstwem, szukać czegoś. Ale za stary jestem na takie głupoty. Pójdę się z nią przywitać. Dobrze. Tylko nie spodziewaj się, że ci się rzuci na szyję. Jakby to trafił! O! Cholerny kryształ! Postanowiłaś nas wysadzić? Geralt, przepraszam, ale nie jestem w nastroju na żarty. Co cię gryzie? Niech pomyślę. To był już trzeci kryształ, który pękł. Minął już tydzień, a Lambert wciąż zbiera się, żeby załatwić to, o co prosiłam. Wesemir na złość robi remont pod moim oknem i zaczyna walić młotkiem wraz ze wschodem słońca. A Eskel zamiast polować na widłogona, pojechał chyba na grzyby. Chłopaki... Cóż, chyba mają do ciebie trochę żalu. Niby czemu? Ponieważ nie chcesz zdradzić, jaki właściwie masz plan. Zamiast tego traktujesz ich jak popychadło. Zresztą nie tylko ich. Ja czuję się podobnie. Wszystko wytłumaczę. Jak przyjdzie na to pora. Może najpierw skończmy z przygotowaniami. Masz jakieś wątpliwości? Nie ufasz nam? Ufam. Ale boję się, że wy nie ufacie mnie. Dlatego wolę utrzymać pewne rzeczy w tajemnicy. Póki co. Pokrętna logika. Może tak się wydawać, ale jeszcze przyznasz mi rację. Słyszałem o łóżku. Wolisz spać na ziemi? Nie polecam. Podłoga jest z kamienia. Strasznie ciągnie. Wolę to, niż wyciągać rude kłaki z materaca. Aż tak przeżywasz, Triss, że musisz się mścić na sprzętach domowych? Ciesz się, że nie mszczę się inaczej. Geralt, nie chcę wyjść na pamiętliwą załzę. Ale jednak pieprzyłeś moją przyjaciółkę. W tym właśnie łóżku. Tak, wiem. Straciłeś pamięć. Niech ci będzie. Umówmy się tak. Nie będę ci już robiła o to wyrzutów. A ty nie będziesz mi wypominał tego głupiego łóżka. Zgoda? Zgoda. Świetnie. To przejdźmy do bardziej palących kwestii. No dobrze. To co mam zrobić? Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy widłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Pogadam z nimi. Coś jeszcze? Tak. Jest jeszcze jeden drobiazg. Jak widziałeś, mój megaskop szwankuje w dość spektakularny sposób. Gdzieś niedaleko musi być źródło energii, które zakłóca pracę kryształów. Trzeba je dezaktywować. I to szybko. Muszę pilnie z kimś porozmawiać. A z kim będziesz rozmawiać? Czy to też tajemnica? Bynajmniej. Z Idą Emean. Kojarzysz? Jakżeby nie. Członkini Loży. Elfia wiedząca. Właśnie. Wiedząca, jak sama nazwa wskazuje, dużo wie. Więc poradzę się jej w sprawie Umy. Zadowolony? Mam uraz do twoich koleżanek po fachu. Wiedzących czy niewiedzących? No jak trzeba, to trzeba. Chyba jednak nie do wszystkich się zraziłeś. Ale mniejsza z tym. Pięknie dziękuję za pozwolenie. No dobra, jak mam znaleźć to źródło? Za pomocą tego potestyzatora. Potestyzatora? Brzmi skomplikowanie.
Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Mhm. Bez takich żartów. Bardzo proszę. No, leć już. A, jeszcze. Tak? Dziękuję, Geralt. Zakłócenie dobiega stąd. Co jest w tych skrzyniach? Bomby dwimerytowe. Lambert robił. Nic dziwnego, że megaskop nie działa. Dobra, trzeba je zabrać. Już ja to zrobię, bo ty jak zawsze nie odłożysz na miejsce. Tylko miej oko na umę. Tak jest, wujku Wesemirze. Jak tam? Wesemir nie męczy cię za bardzo? Tak myślałem. No, już, załatwione. Możesz iść. A teraz sprawdźmy odruchy warunkowe. Dzięki, już działa. Co to było? Bomby dwimerytowe. Lambert zostawił je przy łóżkach. Mhm. Zapewne się nie domyślał, że to zakłóci pracę megaskopu. Wiesz, on się nie zna na megaskopach, więc... Proszę cię, Lambert jest wredny, ale nie głupi. No ale mniejsza z tym. Gotowy do rozmowy? A mam w niej brać udział? Myślałem, że członkini loży nie dopuszczają byle kogo do swych tajemnic. Potraktuj to jako dowód zaufania. No dobrze, zacznijmy. I błagam, zachowuj się. Przed chwilą powiedziałaś, że mi ufasz. Nie łap mnie za słówka. Kedmil, Yennefer Wengerberg, Gwynblade? Kedmil, Ensevern. Po co mnie wezwałaś? Mam do czynienia z pewną klątwą. Została rzucona w dialekcie starszej mowy, którego nie znam. Rozumiem. Jak brzmią słowa zaklęcia? Vafeil Elaine, Kedmil Foli, Gledivdorn Eptenate, Bundro Itne i Yahus. Co to za dialekt? Leit en Undot. Czyli? Tak zwana jedna mowa. Zapomniany język z czasów jeszcze przed wędrówką. Wędrówką? Potem, Geralt. Słyszałaś już te słowa wcześniej, prawda? Tak, w legendach. Tych bez szczęśliwego zakończenia. Potrafisz pomóc mi z tą klątwą? Do pewnego stopnia. Pomóc może tylko inkantacja Agnes z Glanville połączona z odwrotnym trójkątem Eldara. Ale nie gwarantuję, że to wystarczy. Dziękuję, Severn. Vafeil. Nasza rozmowa jeszcze się nie skończyła. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. A świat umrze wśród mrozu. Znam przepowiednie i tliny. Znasz, nie wątpię. Ale czy rozumiesz? Starsza krew może rozpocząć czas końca, ale może go też odsunąć. Pamiętaj o tym, Gwynblade, bo od ciebie zależy, czy ziarno wybuchnie płomieniem. To o co chodziło z tą wędrówką? O matko, nie uczyli was tu historii, co? Nie, Wesemir był zdania, że szermierka bardziej się przyda na szlaku. Odpowiesz mi? Pewnie, na naukę nigdy za późno. Elfy Ensid i Enel tworzyły kiedyś jeden lud, En Undot. Ale potem miała miejsce jakaś katastrofa, nie do końca wiadomo jaka. Musiały opuścić swój świat i po drodze się podzieliły. Czyli jeśli klątwę umy rzucono w tym Leif en Undot... To jest stara. Bardzo, bardzo stara. Zrozumiałaś, o co jej chodziło? O Ciri oczywiście. Mogliby się wreszcie od niej wszyscy odczepić. Nie liczyłabym na to. Ciekawa rozmowa. To co teraz? Załatw, co tam miałeś do załatwienia z chłopakami i będziemy mogli zaczynać. Co tam? Ważysz jakieś eliksiry? Nie. Bimber z Obierek. Rozumiem, że na mój przyjazd. Raczej na mój wyjazd. Nie słyszałeś? Pani czarodziejka zażyczyła sobie, żebym napełnił filakterium mocą kręgu żywiołu.
Ponoć to niezbędne do odczynienia klątwy z tej waszej pokraki. Wiesz, że ta, jak się wyraziłeś, pokraka, to może być Ciri? Słyszałem. To może wykaż trochę empatii? Nazywam rzeczy po imieniu, taki już jestem. Dobra, mniejsza z tym. Nie chcę mi się z tobą kłócić. Racja, nie ma czasu do stracenia. Pokraka czeka. Lambert. O, przepraszam. Potencjalna Cirilla. Nie wyglądasz na zachwyconego. Bo nie jestem. Dobrze wiesz, że wycieczka do kręgu nie będzie miła. Z różnych względów. Pójdę z tobą. No, ze słynnym białym wilkiem u boku na pewno będzie raźniej. To jak, gotowy? Ruszajmy, nie ma na co czekać. Cholera, przecież ją tu cumowałem. Lina musiała puścić. Doprawdy? A ja myślałem, że łódka sama się odwiązała. Cholera, w tej mgle nigdy jej... Przed moim przyjazdem była burza? Niech pomyślę. Tak, 5 dni temu. Żagiel rozwinął się na wietrze, cuma puściła i łódka popłynęła w krzaki. No dobra, wyjście do jaskini jest po drugiej stronie. Musimy przepłynąć staw, przejść przez jaskinię, wdrapać się na troli łeb i będziemy na miejscu. Teraz to się nie wydaje takie straszne, co? Nie, ale i tak ciary chodzą po plecach. Wiesz, że z mojej grupy wróciło tylko 2 chłopaków. To wy wpadliście w pieczarach na starego grota. Nadal cię to gryzie? Gryzie? Nie, tylko wkurwia. Na cholerę była ta próba. Przecież i tak większość tych, którzy wrócili z kręgu żywiołów, zginęła w przeciągu roku na jakichś bagnach, polując na utopce za koronę, 30 za głowę. Więc po co to? Powinieneś spytać Wesemira. O, pytałem wiele razy. Wierz mi. Zbieramy się, wskakuj. Dobra, ale ja steruję. Bo co? Bo to moja łódka. Koniec dyskusji. Sam robiłeś tę łajbę? Tak, a co? Coś się nie podoba? Poza tym, że nabiera wody, to nic. Nie martw. Na drugą stronę jeziora dopłynie. Chyba, że w coś przypieprzymy, ledwo widać, co jest przed dziobem. Mgła gęsta jak mleko. Obudził się w tobie poeta? Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, Lambert, ty chuju. Całkiem, całkiem. Odpadnij trochę od wiatru, bo żagiel ci łopocze. Nie już ojca dzieci robić. Dobra, jesteśmy blisko. Gotowy na wycieczkę po jaskiniach? Tylko zanim wejdziemy, lepiej... Wypić kota, wie. Masz jeszcze jakąś cenną radę? Na przykład nie hałasuj, bo obudzisz starego grota? Jesteś bardziej drażliwy niż jen. No, tylko się nie zakochaj. Chodźmy. Aaaa! Pomocy! Słyszysz? Jakiś chłopak. Wiesz, że w tej okolicy nie mieszka nikt poza nami. To musi być łuda. A jeśli nie? Rób, co chcesz. Sprawdźmy to. Na wszelki wypadek. Wesemir mówi prawdę. Zawsze pchasz palce między drzwi. No dobrze, chodźmy. Hej, mały. Spokojnie, już jesteś bezpieczny. Nie, nie, pomocy! No dobra, zwracam ci honor. Miałeś rację. Proszę, proszę. Kto by się spodziewał? Wrócimy do tego później. Najpierw zajmijmy się mglakami. O!
iluzja. Kto by się spodziewał? Coś mi mówi, że prędko nie odpuścisz. Ano nie. Cały świat powinien usłyszeć o tym, że słynny Geralt z Rivii dał się podejść jak dziecko. Może Jaskier ułożyłby o tym jakąś balladę, co myślisz? Niech lepiej zaśpiewa o tobie. Lambert albo upierdliwy wiedźmin. Lepiej upierdliwy niż naiwny. Dłużej pożyje. Zmieniając temat, czy ja dobrze widziałem, że ten chłopak... Jeden z naszych. Musiał utonąć w czasie próby. A mglaki zapamiętały jego wygląd i głos. Urocze. Zabierajmy się stąd. Nie musisz mnie namawiać. Wiesz, ja tu w ogóle nie chciałem przychodzić. Lambert, dość. Zaraza, za wysoko. Chyba, że cię podsadzę. Pamiętasz? To też była część próby. Wiedźmin jest samotnikiem. Ale czasem i samotnik potrzebuje pomocy. Słowa Wesemira. Gotowy? Cholerny grubasie. Raz, dwa, trzy! Też lekki nie jesteś. No, to idziemy. Uff, dobrze wyjść na powierzchnię. Ale to nie koniec kłopotów. Mówisz o trollach? To one mają kłopot, nie my. Nie wiem, komu chcesz zaimponować, ale na mnie te twardzielskie teksty nie robią wrażenia. I kto to mówi? Wesemir opowiadał mi, jak robiliście zlecenie dla Nilfgaardczyków. W Velen. Co? Co ty robisz? Zabijam potwory. Dobre sobie. Tak mi się powiedziało, wiesz. Wy dwa nie iść dalej. Wiedźminy w dolinie. W dom z kamienia. A góry trolle. Troli góra. Co? O, tak. To troli góra. Ty rozmawiaj z tymi idiotami. Chcemy tylko przejść do kręgu. Wiedźminy jedno mówić, drugie robić. A czasem i trzecie, kłamczuchy. No ile można? Z drogi, tępaki, bo was nasz wir porąbie, rozumiecie? Zrozumiałe, gratuluję. Musimy biec do tamtej pieczary. Inaczej nas ukamienują. Rzucać kamień! Wy nie iść dalej! Wiedźminy nie rozumieć? Rozumieć. Mimo to musimy iść do kręgu żywiołów. Ty słuchać, mimo to. My wam do zamek nie chodzić. A tam dużo kamień. Ładny kamień. Przestań już do nich gaworzyć. To nic nie da. Daj mi mówić. Znasz się na negocjacji, jak one na deklinacji. Nie zrobimy wam krzywdy. Nie będziemy dotykać waszych kamieni. Dajcie przejść. My rzucić kamień, a wiedźminy nie oddać, tylko gadać. Może wiedźminy dobre? Ty głupi, wiedźminy zabijać potwory, a trolle potwory. Tak, tak, nie rób mina. Będzie tak. Wy tu zostawić ostre maczugi. Wy przejść. Jak nie, my bić. Niech będzie. Zostawimy tu miecze, ale zabierzemy je, jak będziemy wracać. My ich nie chcieć. Metal niedobry, fuj.
Szczepię w usta! Zwariowałeś? Rób to, co ja i nie drżyj się. Ty to się chyba minąłeś z powołaniem, co? Hmm? Jeśli dobrze pamiętam wykłady babcia Wesemira, wiedźmi nie zabijają potwory. Źle pamiętasz. Zabijają tylko te, które szkodzą. One rzucały w nas kamieniami, Gerard. Poskarżysz się Eskolowi. No, jeszcze parę kroków i będziemy na miejscu. Ale się zasapałeś, coś kiepsko z twoją kondycją. Bez przesady, po prostu jestem na lekkim kacu. Znowu piłeś ze Skalem? No, to jesteśmy na miejscu. Nie da się ukryć. Cholera. Ładny widok. Musi być, skoro nawet ty to zauważasz. Geralt, za kogo ty mnie masz? Niech pomyślę. Za Gbura? Nie zaprzeczę. No ale dość komplementów, weźmy się do roboty. Pamiętasz, co trzeba zrobić z tym kręgiem? Trochę czasu minęło, odkąd aktywowałem tu swój medalion. Dobrze, dziadku, nie tłumacz się. Zapal pochodnie i połóż filakterium na ołtarzu. Ja wykonam resztę. Filakterium jest na miejscu. No, to pozostaje tylko chwilę poczekać. Słoik nasączy się mocą żywiołów, a my odsapniemy. A ty jak sobie poradziłeś z trollami, gdy przechodziłeś próbę medalionu? Czekaj. A, pamiętam już. Użyłem Maxi, ale wtedy zaczepił mnie tylko jeden. No tak, przydatny znak. Niedawno mi nawet uratował życie. To jakaś dobra historia? Wyborna. Napadło mnie dwóch zbójów. Jeden mierzył skurczy, drugi zaczął szperać w moich sakwach. Wpierw kazałem kusznikowi zastrzelić kompana, a potem się powiesić. Nie musiałeś ich zabijać. Ale mogłem, więc to zrobiłem. Dwóch skurwysynów mniej. Powiedz, zawsze byłeś takim cynicznym sukinsynem? Nie. Zanim Wesemir przywiózł mnie do Kermoren, byłem uroczy. Wszyscy przez to przeszliśmy. No właśnie nie wszyscy. Sporo chłopaków tu zginęło. Chłopaków, których zabrano wbrew ich woli. Takie było nasze przeznaczenie. Przeznaczenie? Opowiem ci o przeznaczeniu. Miałem ojca pijaka. Jak się nachlał, prał mnie i matkę do krwi. Co noc modliliśmy się, żeby wreszcie zdechł. Któregoś razu nasze prośby prawie się spełniły. Tatuś zgubił się w drodze skarżb i wlazł prosto w gniazdo Neckerów. Ale uratował go pewien wiedźmin. I wiesz, czego chciał w zamian? Dasz, co pierwsze w domu zastaniesz. Moje życie. Za życie tego chuja pierdolę takie przeznaczenie. Nie wiedziałem. Przykro mi. Jakbyś się jeszcze kiedyś zastanawiał, czemu jestem takim cynicznym sukinsynem, to już wiesz. Dobra, dość smędzenia. Zbierajmy się. Tylko najpierw chodźmy po miecze, bo bez broni jak bez ręki. Święte słowa, bracie. Wiedźminy biorą ostre maczugi i idą do domu. Nie musisz mnie namawiać. Chodź, Geralt, zbieramy cię. To miała być przynęta na widłogo, no ale widzę, że na wiedźminów też działa. A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra, mimo lat. Masz tyle lat, co ja, cwaniaku. Tylko ta siwizna postarza. Dobrze cię wreszcie widzieć.
Ciebie też. Jak leci? Po staremu. Od utopca do utopca. To wszystko? Jestem prostym wiedźminem. Nie walczę ze smokami, nie bratam się z królami, ani nie sypiam z czarodziejkami. Nie to, co niektórzy. Wierz mi, nie ma czego zazdrościć. Racja. Zapijanie kawioru szampanem to musi być ciężka praca. Słyszałeś? Leci. Tam jest. Widzę. Wybrał sobie zły dzień na opuszczenie gniazda. Spore bydle. Dam radę. Uniki zawodnie. Cholera! Zrywa się! Po skrzydłach go! Nie znoszę, jak to robią gadziska paskudne. Mógłby nam już oszczędzić zachodu i dać się zasiec. Jeszcze samemu się wypatroszyć i nabić na rożen. No właśnie. No ale na to niestety nie ma co liczyć, więc czeka nas wspinaczka. Trochę ruchu ci się przyda. Słucham? No wiesz, zaokrągliłeś się tu i tam. Widać, że zostały jeszcze sadełka. Nie bałeś się zostawić konia tam na dole? Widłogon mógł zapalować na niego. Tam. Wojsiłek to koń bojowy pełnej kedweńskiej krwi. Dałby radę. Mówiłem ci, skąd go mam? Nie, chyba nie. Raz uratowałem takiego rycerzyka. Wiesz, las, noc, wilki. Taki tam standard. Powiedziałem, dasz, co w domu zastaniesz. No i dziecka nie było, ale akurat klacz mu się oźrewiła. Eskel i Wojsiłek, związani mocą przeznaczenia. Urzekająca historia. Drwij sobie, Po prostu zazdrościsz. Idom se ławiecki, idom se pyrcią. Juchasa nie widno i no dzwonki z bercą. Co to za piosenka? A taka tam góralska. Akurat do wspinaczki. Matka mi śpiewała. Pamiętasz ją? Tylko tę głupią przyśpiewkę, nic więcej. Bierz płynu rdzeniowego i zbierajmy się stąd. Tnij z tyłu, tuż pod czaszką. Jen wspomniała, po co jej to? Jak to? Czyli ty też nie wiesz? I nie niepokoi cię to? Pewnie, że niepokoi. Ale bez jej pomocy nie odczynimy klątwy. Może lepiej było Triss wziąć? Powiem tak. Jeśli Jen nie da rady z umą, zawsze możemy zwrócić się do Triss. Nie będzie miała pretensji, ale gdybyśmy zrobili na odwrót. Działoby się. No właśnie. Dobra, dość gadania, chodźmy. Słuchaj, co powiesz na mały wyścig? Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy, Wojsiłek czy Płotka. No i kto jest lepszym jeźdźcem. Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kermoren, ten lepszy. Wygram jadąc na kulawej świni. Dobre sobie. Nie doceniłem cię. Czy raczej Wojsiłka. Rącza bestia. A ja przeceniłem ciebie. Gdybym wiedział, że tak łatwo pójdzie, to bym się o coś założył. No jakaś nagroda ci się należy. Co byś chciał? Wiesz, od jakiegoś czasu chodzi za mną mahakamski spirytus. Nic tak nie rozgrzewa. Załatwię ci butelkę następnym razem, obiecuję. Trzymam za słowo. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Świetnie. Lambert, przygotuj aparaturę. Eskel, pójdź... Póki co ja tu wydaję polecenia, moja droga, nie ty.
Myślałam, że się dogadaliśmy i że weźmiemy się za Umę po mojemu. Powiedziałem, że ci pomożemy. Tylko tyle. Nie wiem, co chcesz z nim zrobić. Wciąż nie raczyłaś powiedzieć. Ale to nie będzie bezpieczne, prawda? Właśnie. Dlatego wpierw warto spróbować innej, łagodniejszej metody. Co to za metoda? Wywodzi się z tradycji ludowych. Korzystałem z niej wiele razy, choćby do odczarowania łabędzia z Powis w 1211. Zabiorę Umę w góry. I co, będziecie razem wyli do Księżyca? Trochę szacunku. Nie rozmawiasz z Geraltem. Nie, nie będziemy wyli. Położę go na grobowej desce i o północy podam napar z szaleju, który wyrósł na... Zresztą nie widzę potrzeby, żeby ci tłumaczyć. Moim zdaniem... Znam je. Ale ja nie proszę o zgodę, tylko mówię, jak będzie. Wrócę o świcie. Z Umą. Albo z tym, kogo skrywa. To co robimy z wolnym wieczorem? Wesemir mówił, że trzeba wymienić belki w stropie. Wiecie, tam w baszcie. Może byśmy się tym zajęli? Możemy się też napić. To do mnie bardziej przemawia. Też nie odmówię szklaneczki albo dwóch. No, to przegłosowane. Dobrze, ale za chwilę. My z Geraltem musimy jeszcze porozmawiać. Oho, brzmi poważnie. Do zobaczenia później. Coś się stało? Nic. Chciałam cię tylko na chwilę odciągnąć. W taki sposób, żeby chłopcy nie wyczuli, co się święci. Co się święci? Pójdziemy na górę i będziemy się kochać. Jak zawsze, wiesz, czego chcesz. Za stara jestem, żeby udawać zawstydzonego podlotka. Chyba, że mnie ładnie poprosisz. To jak, idziemy? Potem do nich dołączysz. Za godzinkę. Albo dwie. Albo za trzy. Trzymam ze słowa. No proszę. Gołąbeczki jednak postanowiły do nas dołączyć. Dobrze się bawiliście? Przecież słyszałeś. A poza tym nie nasza sprawa. Jan, nie mamy kieliszków. Możesz pić z kubka? Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. Może zamiast tak chlać w milczeniu nadgonimy towarzyskie zaległości. Co u ciebie, Lambert? Jak się ostatnio widzieliśmy, wybierałeś się gdzieś na zachód. A tak. Miałem kontrakt w Lanexeter. Dość intratny, nie chwaląc się. W Kowirze potrafią sypnąć złotem. Wiecie, ile tam dają za utopca? Cicho, teraz ja opowiadam. Więc grasował tam gigant.
Napadał na karawany i ściągał ludzi na bagna. I paskudził na gościńcu, przez co łacno poślizgnąć się było. Starczy suspensu, przejdź do rzeczy. Jak wolisz. Okazało się, że to nie był żaden gigant, tylko potulny leśny troll. A za napadami stała grupka rabusiów. I co zrobiłeś? Zabiłem rabusiów dla spokoju. I trolla, bo za jego głowę była nagroda. Pragmatycznie, jak zawsze. Ty też mógłbyś być czasem jak Lambert. Odłożyć na bok ideały takie jak sprawiedliwość dla troli i pomyśleć o pieniądzach. Wiedziałem, że pani czarodziejka mnie zrozumie. Gdzie byłeś, kiedy cię nie było? W Aldersbergu. Polowałem na wyższego wampira. Aha, to są niebezpieczne skurwysyny. I wybredne. Ten osobnik upodobał sobie młode kobiety z wyższych sfer. To tak jak ja. Nie interesują nas twoje fantazje. Za to ten wampir. Nawet mnie ciekawi, jak sobie poradziłeś. Mój zleceniodawca wydał bal maskowy dla miejskiej śmietanki, żeby go zwabić. Też się przebrałem. I powiem wam, nigdy nie miałem takiego powodzenia jak tamtej nocy. No i co z tym wampirem? Dogadałem się z taką młodą alchemiczką, nabombiła się fistechem, wódką i grzybkami, po czym poszła do ogrodu. Wampir ją tam znalazł, napił się, no i walka była tylko formalnością. No tak, jakie czasy, taki szewczyk dratewka. A jak alchemiczka? W porządku, straciła trochę krwi, ale gorszy był kac. Miesiąc piła tylko sok z kwaszeńców. Sporo się u mnie działo. Wiecie, królowie, smoki, spiski, a potem odnalazłem jen. Niezmiernie nas to cieszy. Opowiedz lepiej, jak było z tym Umą. Długa historia. Jeździłem za Ciri, do Velen, na Skellige. W Nowigradzie ratowałem Jaskra. Pewno znowu chędożył się z kim nie trzeba. A właśnie przy okazji starych znajomych Nowigradu i chędożenia. Co u Triss? Mieliśmy chyba gadać o Umie. Zdążymy do tego wrócić. Noc długa. Lambert, to już nie jest śmieszne. Dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Yennefer, co chcesz zrobić z Umą? Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz. Jest po północy. Poddam go próbie traw, ale tylko... Że co, kurwa? Przepraszam bardzo. Chcesz z niego zrobić Wiedźmina? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo... Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać. Żeby przywrócić Umie dawny kształt, trzeba wpierw... Jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją uformować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. To właśnie robi pierwsza część próby. Jakby otwiera ciało. Dopiero mutageny zmieniają w Wiedźmina. Jaka jest szansa, że Uma przeżyje? Niewielka. Ale nie mamy innego wyjścia. No chyba, że Wesemir go odczaruje na parę z szaleju. Żebyś się nie zdziwił. Staruszek swoje wie. To będzie pierwsza próba od lat, od dekad. Wiedziałam, że wam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane. I tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji Wiedźminów. Niby nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, żeby nie brać uczniów, a teraz musimy to przegadać. Może innym razem. Komu kolejkę? Mnie, ale zagryzka się skończyła. Geralt, skoczyłbyś do kuchni? Panowie, korzystając z okazji, miło się piło. Zwłaszcza z Lambertem, ale pora późna. Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień. Nie posłuchał? Pewnie, że nie. O czym gadacie? Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę, ale wpierw kolejeczka. Ale kopię po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą mełą. Co się patrzysz? Yennefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lub.
To co chodziło z tą samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tany, a on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym mu ją złapał. Odmówiłem, więc spróbował po swojemu z rybacką siecią, no. I pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku mazurki. Piękna historia. I z morałem. Ta, jakim? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Dobra, zmieńmy temat. Oczywiście. Jeszcze byś mi musiał przyznać rację. Nie mądrzyj się, tylko polewaj. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę. Tylko się odleję. Dogadujesz się z Lambertem? Powiedzmy. Po prostu nauczyłem się, o czym z nim nie rozmawiać. To chyba długa lista. Hola, młodzieńcy. Co to za prywatka? Alkohol, powiadam wam, jest najgorszym wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać panny. Co jak to się wtedy mówiło? Smalić cholewki do ziemi. Młodzieńcy, bycie wiedźminem to nie śmiechy i kradochwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebiot dziadek. Nie dla nas... Dobra, dobra. Jeden Wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź polej. Ech, poleję ci, Eskel, poleję. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w gipsie. Ej, zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nieśmiesznie. Przystojniak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No? Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił, pije do dna. Brzmi dobrze. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie... Przespałem się z sukubem. No proszę. Eskel, Eskel, dzika woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja. Nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Geralt? Pal licho Lamberta, ale żeby ty? Co by powiedział papa Wesemir? Myślę, że papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie... Nie uciekłem od kochanki przez okno. O, ciekawe, co to za twardziel was nakrył, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi. To był przyjaciel. Nie chciałem sprawić mu przykrości. Te, prawdziwy z ciebie druh. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Wódka się skończyła. Kto idzie? Ja byłem. Poza grychę. Dobra. To ja idę. Kuchnia w tamtą tą? Słuchaj, no, Lambert. Czy ty masz do mnie jakiś żal? Ja? Nie wiesz, że... No, tak mi się zdaje. A wiesz, ty jesteś dla mnie jak młodszy brat. Łupawy, wredny, ale brat. Geralt, dawno się tak kurwa nie wzruszyłem. Chodź no tu. Cholera, potłukła się. Dobrze, że pusta. Ej. A gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić. Trzeba się rozejrzeć. To zadanie dla Wesemira. Znowu zaczyna. Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzieniec?
Czyżby w niebezpieczeństwie był Jakobem? Za mną w sukurs! O! Patrz, tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Eskel! Pomódka! Co? Co się stało? Naprułeś się w trzy dupy! Co się stało? Wstawaj, ziemi pij! Spokój się, pożyna. Zawsze się tak kończy, jak klejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza jedną. A jej lepiej nie budzić, wierz mi. A ta czarodziejka, z którą gadaliście? Pomyśl, włączymy jej megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, co wygląda? Lambert, ty już może nie pij. Ej, wiem, że jesteś zazdrosny, bo sam na to nie wpadłem. Ale nie to nie powód, żeby nam psuć zabawę. Dobra, nie mam do ciebie siły. Pewnie, że nie masz siły. Jednym palcem bym cię połamał. Hej, uspokój się. Chcesz się bić? Co? Chcesz się bić, pyta? Dobranoc. Zaraza. Co za sen. Widzę, że wszyscy już na nogach. I cuchnął jak gorzelnia. Ten kapelusz to była pamiątka, Lambert. Daj już spokój. Spierzę się. Później poustawiasz chłopców po kątach. Przejdźmy do rzeczy. Udało ci się coś ustalić? Kiedy wy polowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się umie. I zauważyłem, że w chwilach, no jak to powiedzieć, ograniczonej świadomości zachowuje się inaczej. Kiedy Uma zasypiał, budził się, było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Dlatego wprowadziłem go w trans. Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem coś jakby westchnienie czy jęk. I to nie był głos Umy. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. To siedź cicho. Dziękuję. I przepraszam za wcześniej. Chłopcy powiedzieli ci już, co zrobimy z Umą? Tak. Niezbyt mi się to podoba, ale zaufam ci. Myślałem, że ten stół gdzieś przepadł. No, nie widziałem ponurego Alberta z pół wieku. Żal było wyrzucać. Pomyślałem, a nóż jeszcze się przyda. Wiecie, jak to stary człowiek. Pewnie. Każdy dziadek trzyma na strychu narzędzia tortur. No dobrze, to co teraz? Możemy zaczynać. Trzeba tylko uważyć eliksiry. Ciekawe czemu... Nie zrobiliśmy tego wcześniej? Bo preparaty do prób są silnie reaktywne i trzeba je podać zaraz po sporządzeniu. Zadowolony? Geralt, ty zrobisz eliksiry. Proszę, tu są receptury. A ty, Eskel, weź bimber. O nie, po wczorajszym to... I zdezynfekuj narzędzia. No, raz, raz, chłopcy. Mikstury gotowe. Narzędzia też. Dobrze. Wesemir. Wyciąg z hakorośli na uśmierzenie bólu. Wiem, robiłem to już. Eskel, otwórz mu żył i wstaw kaniulę. A ty, Geralt, ustaw eliksiry w podajnikach. Gotowe. To otwieraj zawory. Kolejność dowolna. Środki.
środek znieczulający zadziałał? Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby do szoku i śmierci. Czyli wszystko w porządku? Nie, ale w normie. Podaj następny eliksir. Miałem nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. To po co zachowałeś ten stół, co? Geralt, następny eliksir. Sicefyn! Co teraz? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. Co może zająć całą dobę, albo i dłużej. Wy możecie po prostu czekać, zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm Umy nie jest tak plastyczny jak ciało chłopca, więc bez tego by... Eskel, przepraszam. Czy mógłbyś... Pójść po szmaty się robi. Nie wierzę, że to robimy. Ścieramy żyli z podłogi? Nie. Próby. Jeśli to jest Ciri... Jeśli to zniszczy jej organizm albo pozbawi uczuć... Yennefer wie, co robi. To na pewno. Ale czy my wiemy to, co ona? Mówiła ci, jaka jest szansa, że to się uda? Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba wytrzeć. Nie obraź się, ale wolę, żeby to zrobił Geralt. Rozumiem. Też bym wolał, żeby to był Geralt. To normalne? Tak. Ciało Umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym przypadku podawało się mutageny, ale my użyjemy zaklęcia. Hej, Yen, przysypiasz. Co? Nie, wcale nie. Wcale tak. To zrób coś, żebym nie przesypiała. Mogę cię uszczypnąć. Może później. Teraz mów do mnie. Opowiedz mi coś. Znasz tę historię, jak byłem z Ciri na łyżwach? Nie, nie przypominam sobie. To było tej zimy, kiedy tu trenowała. Ciri narzekała, że jestem zbyt surowym nauczycielem. Oczywiście ją zbyłem. Wtedy poprosiła, żebyśmy poszli na łyżwy. Niezbyt mi się chciało, nigdy nie jeździłem, ale nalegała. Jak tylko wyszliśmy na lód, zaczęła śmigać wokół mnie i krzyczeć. Nie tak, nogi, na przemian, przekładanka, źle, tyłem łyżwy, hamuj, nie pługiem. A już nigdy jej nie. Obudził się. Pora zdjąć klątwę. Szybko, przygotuj filakterium. Tat. Nowit. Sevir. Koal. Arriva. Endir. Nie. Nie, nie! Nie pozwolę na to! Geralt, żółty flakon, w mojej torbie. Cicho! Słuchaj.
Avalach. Znasz go? Elf NL, jedzący. Gdzie jest Ciri? Ukryta. Wyspa mgieł. Ale nie jest... Nie jest tam bezpieczna. Dziki Gon. Czego Gon chce od Ciri? Jej krwi. Starszej krwi. Żeby otworzyć bramy. Nie możemy do tego dopuścić. Gdzie jest ta wyspa mgieł? Wszędzie. I nigdzie. Słuchaj, nawiedzący. Nie odczarowaliśmy cię, żeby się bawić w szarady, więc... Brevein Arveinziren. Naskelige. Płyń za nim. We mgłę. Śpiesz. Śpiesz się. Próbowałem ją chronić, ale klątwa. Gon nie znalazł wyspy. Jeszcze. Kwestia czasu. Ale poza wyspą. Zwietrzy trop. Od razu. Geralt, dość. On jest cały czas o krok od śmierci. Jadę po Ciri. Chwila. Nie uważasz, że jesteś na winny odpowiedzi? Skąd znasz tego Avalacha? Co Ciri z nim robiła? Yennefer wam wyjaśni. Dość powiedzieć, że powinniście mieć go na oku. To nie jest przyjaciel. Może nie, ale skoro Ciri mu zaufała, to i my powinniśmy potraktować jego słowa poważnie. Słyszałeś, co powiedział. Kiedy zabierzesz Ciri z tej wyspy mgieł, Gon podejmie jej trop. I co wtedy? Co sugerujesz? Ciri nie może uciekać w nieskończoność. W końcu powinie jej się noga, a drugiej szansy nie dostanie. Czas, żebyśmy ze zwierzyny stali się łowcą. Jak Geralt odnajdzie Ciri, przyjedzie tu, a Gon za nim. Będą myśleć, że nas zaskoczą i srogo się zawiodą. Wydamy im bitwę w 5 osób? W sypiącym się zamku? A mamy inne wyjście? Poza odsuwaniem czegoś, co i tak jest nieuniknione. Przystojniak mógłby ściągnąć jeszcze parę osób, które potrafią robić miecze. Albo magią. A wy co będziecie robić? Zajmę się Avalachem. Bez magicznej opieki umrze na pewno. Ze mną ma szansę. Niewielką, ale zawsze. A my z chłopakami naradzimy się, jak powitać nieproszonych gości. Dobrze. Sprowadzę tu Ciri i sprzymierzeńców. Jest para osób, u których mam dług wdzięczności. Jakieś fajne dziewczyny? Same. Dobra. Czas się zbierać. Powodzenia. I pozdrów od nas Jaskółeczkę. Wracaj szybko, Geralt.